No ale co, udało się. No jest większa, nie? Już składać dół powoli. Kamień z serca mi spadł, bo to było najgorsze. Rafał jak inseminator, czyli 6 sekcji, pompa rotacyjna. Ta pompa tutaj. Tutaj mamy turbinkę. Oj, oj. Będzie najciężej zrobić. Chyba tam widzicie. Powinno to grać. Wyciągłem sobie wał. Tak tutaj ten natrysk siedzi. Teraz muszę sobie wywiercić otwór. Małym wiertłem na razie. I zrobiłem sobie coś takiego. Zrobiłem tu sobie próbkę na właśnie na żeliwnej pokrywce. Ona już nie będzie nam potrzebna, bo to jest zaślepka, jak nie ma napędu. I zrobiłem sobie takie wiertło. Nie wiem, czy złapię ostro. No to kartę sobie przerobiłem. I będę mógł sobie właśnie podfrezować, żeby ładnie sobie podkładka siadła pod to oczko. Sobie oczko ładnie siądzie, podkładeczka i będzie szczelnie. Także sobie najpierw muszę małym wiertełkiem wywiercić, a później tym sobie wyfrezować. Także biorę się za robotę. Tak to wygląda, podfrezowane. Teraz muszę wywiercić otwór i nagwintować. Tam widać, że się dowierciłem do kanału. Także elegancko gwintuję, przykręcam i będziemy patrzeć, czy to pasuje. Siedzi na trysk. Ładnie się udało nagwintować wszystko. Teraz tylko pytanie, jak włożymy wał, czy to się wszystko zmieści. Także no co, przymierzam i zobaczymy. Udało się. Nic nie uderza. Wszystko ładnie pasuje. Także wyszło ekstra. Jeszcze tam samą tą końcóweczkę można podgiąć, żeby tak bardziej pryskała na środek tłoka. I to wszystko. Dzięki temu właśnie, że podfrezowałem i troszkę poszło na dół, to się zrobiło nawet więcej miejsca. No, ciężko jest to pokazać. Nawet ciężko ja mam sam to zobaczyć, czy to przechodzi, czy nie. Ile tego luzu tam jest. No ale może jeszcze podejdę z drugiej strony. Nie widać może aż tak bardzo, no ale no jest tam luz. Zmieściło się. Tu jak jeszcze dojdą panewki, to wał delikatnie pójdzie wyżej, no bo na tych kartonowych jest też niżej. Ale to nawet celowo sobie tak zrobiłem, żebym wiedział, że jak mi teraz puknie, to później też. Wiadomo, to się wszystko trochę nagrzewa. Tak jakby gdzieś przychodziło naprawdę na styk, to mogłoby gdzieś tam jakby się nagrzało uderzać. Dlatego musi być trochę z takim większym luzem. No ale co, udało się. Powiem szczerze, że jestem w szoku. Tylko, że tak jak na przykład tutaj ten wał jest taki bardziej ścięty, a tu widzicie, jest go więcej. I to akurat jest zrobione w tym miejscu, gdzie jest go mniej. Ale tak jak tutaj, gdzie mam przeciwwagi, to muszę zrobić z tej strony, a tu jest tego wału więcej. Także zobaczymy, czy też będzie tak śmiało sobie przechodzić. No ale myślę, że powinno się udać także. Bo tu jest sporo miejsca, także ekstra wyszło. Teraz wam nagram chociaż jak robię jeden wtrysk, akurat tego na wtrysk, natrysk. Akurat ten będzie widać. Także zaczynamy. Dobra. Zaznaczony punkt jest. Jeszcze sobie tak sprawdzę. Będzie lepszy. Chociaż trochę jest. Trochę jest za wysoko.
Już jest dowiercony do kanału. O, jeszcze została mała dziurka taka. Chyba tam widzicie od tego, jak zaczynałem wcześniej wiercić. Ale to jeszcze kawałek mogę dowiercić. Ten blok jest na szczęście gruby, to mięsa tu wszędzie jest. To wam pokażę z bliska, jak to wygląda. W środku. Widzicie tam na pół kanału, jakby się wierciłem. Teraz muszę nagwintować i będzie git. No to też chodzi, że dobrze tak wyszło, że na pół kanału jestem wiercony, bo nawet pół, nawet trochę dalej, bo żeby jak wkręcę śrubę taką, a ją trzeba wkręcić dosyć głęboko, bo jednak jest ten zaworek i tak dalej, to bym zabrał przepływ tego kanału. A tak to tylko w małym stopniu gdzieś tam będzie zwężać ten kanał. Dzięki temu, że jest kręcone, wiercone wiertłem, to mamy na dole stożek, a tutaj mamy prosto. Także jak nawet dokręci się do końca, to na pewno tam olej wleci. Dobra, biorę gwintownik. Na razie mam takie podkładki metalowo-gumowe, bo takie akurat znalazłem, ale będzie trzeba kupić. Wydaje mi się, że najlepsze będą aluminiowe. One się tu najszybciej ułożą i najlepiej będą uszczelniać. Chociaż jeszcze się nad tym zastanowię, zobaczymy. Może jakiś test zrobię tego, jakie to jest szczelne. Także no jeszcze zobaczymy. No i jest. Filmik ma 20 minut i 10 sekund teraz weszło. To zobaczcie, w 20 minut udało mi się to nawiercić, nagwintować, wyfrezować, wszystko zrobić. No ale już wcześniej miałem wszystko przygotowane, także robię wszystkie po kolei. Zobaczymy, jakie będzie trzeba dorobić, czy wszystkie będą identyczne, te rureczki, czy nie. I będzie trzeba dorobić i później zalutować te natryski. I już będzie można blok czyścić do końca i składać. Także tak to wygląda. Włożyłem wał, no i tutaj podobnie jak z tamtej strony się ładnie mieści, nawet jest sporo luzu, no bo mamy z tej strony ten wał ścięty, a tutaj już nie jest tak kolorowo, także następny natrysk będzie z tej strony, no i już będzie musiał się zmieścić z tej strony, bo tutaj nie ma opcji takiej, żeby zamontować, bo mamy przeciwwagę, która na pewno by uderzyła. Także musimy zamontować z tej. Później odwrotna sytuacja, będzie montowany z tej. A tutaj to znowu sobie wybierzemy tą stronę, która jest mniej. I tutaj też. Także te dwa będzie najciężej zrobić, żeby to się wszystko pomieściło. Mam nawiercone w bloku wszędzie. Tutaj już zrobiłem ostatnią. Wszędzie jest nawiercone. Tam widać. Najbardziej się bałem tej, bo tutaj jest jeszcze, przechodzi kanał. Nie mogłem przesunąć tej dyszy jakby jeszcze bardziej w tamtą stronę. Tak na czuja trochę przesunąłem, ale na szczęście się mieści.
przechodzi ładnie, także kamień z serca mi spadł, bo to było najgorsze. Reszta no to w miarę ładnie wchodziła. Reszta już jest, tak zresztą wszystkie są zrobione. Teraz mi zostaje wyczyścić wał, no i jeszcze porobić te dysze, bo mam zrobioną tylko jedną na razie. Teraz muszę zrobić na wzór tej dysze, takie same i już będzie gotowe. I właśnie zostanie mi wyczyścić wał, wyczyścić dobrze blok, wszystkie te kanały tutaj, kupiliśmy takie szczotki na wiertarkę, będzie trzeba wyczyścić. Wyczyścić ten długi kanał cały i co tu jeszcze? Wyczyścić od strony rozrządu, tu też nie był silnik czyszczony jeszcze, wyczyścić od strony rozrządu. Już będzie można składać dół, rozrząd właśnie i tłoki, żeby można było już przymierzać pompę. Krystia, co ty przywiozłeś? Zobaczymy. Taki wielki karton? Chyba drugi silnik do Ursusa. Czujesz się, jakbym rozpakowywał prezent. Może być i prezent, ale sam za niego zapłaciłeś. Zazwyczaj tak. No ale zapakowane perfekt. Oj, oj. Będzie dmuchać, nie? No duże. No. Kawał grzmota. Ten silnik zabawy. Silnik? Nie. Jak to od takiego samego prawie. Przymierzaj do tamtej. Oryginalnej, zaraz będzie porównanie. No jest większa, nie? Trochę większa jest. Igruszkę ma. Powinna zabawa być dosyć dobra. Ale jaki ma wlot wielki, widzisz na filtr, nie? No. Według tego, co jest oryginalnie, to i ta właśnie strona ciepła nie jest aż tak duża. Według na przykład tej od Ursusa, ale ta zimna jest większa, także powinno to grać. W teorii. Jeszcze trzeba będzie odkręcić, zobaczyć jaki wirnik jest duży podług tej oryginalnej, nie? Jest. Kawał fajnie. Złota. No. Ja się trochę pobawiłem z natryskami. Mam dysze zrobione. Niektóre troszkę krótsze, niektóre troszkę dłuższe, bo tam w różnych miejscach wierciłem. Także sobie jeszcze ostateczny jakby wymiar będę sobie doginał już na silniku, jak już będę przykręcał. No ale grubsza można powiedzieć, że jest. Wyglądają w miarę podobnie. Miałem to lutować. Tak jak widzieliście wcześniej, było nagwintowane i wkręcone, ale kupiłem taki niby twardy lut. Ja też dobrze w sumie nie zapoznałem się z tym, myślałem, że to pójdzie łatwiej, ale nie chciało się coś lutować, może to po prostu nie jest odpowiedni drut, już teraz nawet nie pamiętam co to było. I przypomniało mi się, że mamy przecież TIGA i TIGiem sobie to połapałem i tyle. Także dysze już są zrobione i tylko teraz będzie trzeba wyczyścić blok, wszystko porobić i już składać dół powoli. Dobra, już jesteśmy na etapie czyszczenia tutaj wnętrza silnika. Rafał odkrył, że nie do końca wszystko było czyste, tak? Tak, czyszczę kanały wszystkie. Takie sobie sprzęty porobiłem. Czyściłem tutaj te kanały, co wchodzą na panewki. No i ten główny odkręciłem za ślepkę. Nie wiem, czy będzie widać, że jest to dosyć nieźle brudny. Mhm. I żeby go całego wyczyścić, no to z jednej i z drugiej strony. Takie dobre pół metra musi być. Rafał jak inseminator takie ma taką sztycę. My to pamiętamy, my jeszcze jesteśmy z tej epoki takiej. Jest ten syf ruszony, także myślę, że karszerem już powinno pójść wszystko teraz. No i co, wtedy jak karszerem umyjemy cały silnik i farba zejdzie, to już potem malujemy z pistoletu, nie? Zgodnie ze sztuką, tak jak tu niektórzy nas poprawiali. No, nie zejdzie. Nie zejdzie, nie? Słuchajcie, w tych aerozolach jest taka sama farba jak w pistolecie, nie? A zobaczcie, my tutaj mamy taki garaż, klamoty i tak dalej. Z pistoletu no to by się zapyliło, tak jak tam właśnie. Tak, jeszcze jest czyszczone wszystko pojedynczo malowane, żeby właśnie się tak nie pyliło mocno. A teraz urabia za każdym razem
podkład i jeszcze myć pistolet, to by nie miało sensu. Jakby było to lato, to jest w ogóle inna sprawa, bo wtedy wszystko byśmy sobie wynieśli na dwór i pomalowali wszystko za jednym razem i by wtedy było tak, jak być powinno. Ale no... To wtedy można by złożyć nawet po prostu całość i wtedy malować tak, jak... No, czy nawet w ten sposób, tylko sobie wszystkie elementy przygotować, nie? Ale w białym też tak robiliśmy, że taki podkład był, nie? Nawet był podkład, tylko taki czerwony, zwykły, nie? I co, 3 lata i nic, nie? Nigdzie nie ma nic. No i to było jeszcze pomalowane raz wszystko podkładem, tak jak na ściągnik akrylowy. I tutaj myślę, że też tak będzie trzeba zrobić, no bo korpus będzie czarny, to jeszcze sobie psikniemy też czarnym podkładem akrylowym. Bo teraz jest epoksyd. Epoksyd, tak. Bo ktoś pisał, że właśnie, że nie jest pomalowany epoksydem, a to jest epoksyd. Tak, to jest epoksyd. I na to jeszcze będzie akryl i dopiero później już lakier. Dopiero później farba. Lakier taki jak na białej perle, czarny? Tak, bardzo dobra farba, naprawdę. Świetna, tutaj dziękujemy firmie Naglak, wyposażyła tak, nas w tą farbę. Jak piaskowałem jakiś element tam właśnie od ich kabiny, to no, piasek się odbijał, bardzo mocno się trzymała ta farba, nie? Także no, farba jest super. Naprawdę, maluje się nią świetnie, zostawia taką małą, fajną strukturę, nie jest idealnie świecąca, no i jest delikatnie taka matowa, bo jak takie właśnie elementy, jak korpus, takie właśnie odlewy nieregularne, to nie może być połysk, bo to wygląda później fatalnie, nie? Lekki mat. Ona jest taka, no właśnie, z taką strukturką. To jest, no, naprawdę... Pokrywy zaworów w Hondzie się kiedyś tak i w ogóle w innych autach malowało, nie? Na taką strukturę. Tak, tak. UHT taka farba chyba, nie? Czy VHT? No, także co? UHT to mleko. Wyczyszczone mamy tę stronę. Pomożesz mi, Paweł, odwrócić. Ręcznie? A ja, nie. To chyba wstawimy kamerkę w statyw. Okay. Jak najwyżej mnie przy... Ten to, żebym do ZUS-u potem miał, jak mnie przygniecie, flaki wypruje. Obrócimy go, wyczyszczę drugą stronę, tam gdzie będzie sprzęgło, to jeszcze będzie pomalowane. Zaraz to pomaluję. No i mam nadzieję, że może jutro będzie trochę lepsza pogoda, nie będzie znowu tak padać jak cały czas i się to umyje karczerem, żeby już to można składać. I jeszcze dzisiaj bym chciał wyczyścić wał dobrze, żeby już to... Też... Już dołby, żebyś można było składać na gotowo. Żeby można było złożyć tak, jak do nas przyjechał złożony, żebyśmy mogli na ten moment go złożyć, już się zająć rozrządem i tutaj sobie to powoli zamykać, bo jeszcze będą kombinacje z pompą paliwową. No właśnie przymierzaliśmy, może pokaż tą pompę, co? No, to zaraz. Dobra, Rafcio ma pompę, przypomina naszą od białej perły, tylko pewnie ma ze dwa wyjścia, no tak. Więcej, czyli 6 sekcji, pompa rotacyjna, Boscha tak też. Boscha też z tym tutaj, z tą membraną. Tu jest akurat łamane ucho, bo kupiliśmy sobie... A obudowa jest jaka, aluminiowa, nie? Tak. Aluminiowa. Łamane ucho, bo kupiliśmy po prostu najtańszą, jaka była dostępna w internecie, no bo na testowanie nie będziemy kupować nie wiadomo czego, bo jak się nie sprawdzi w razie co, no to no wtedy strata jest mniejsza, nie? A to było właśnie z jeżdżącej ciężarówki, tylko po wypadkowej, dlatego myślę, że ta pompa powinna działać. Nie? Mhm, bo kupiliście z Krystianem pompę i turbo, nie? Jeszcze? Tak, turbo i pompa jest od tej samej ciężarówki, to jest MAN L2000, sześciogarowy. O mocy, jeszcze powiem, że to jest praktycznie taka sama pojemność jak w tym, co my tu mamy, czyli 6,9 litra. I moc taki man miał od 260 do 280 konia, właśnie na tej pompie i na tej turbinie, co kupiliśmy także. No i tak jak przymierzaliśmy, no to mamy delikatny problem z umiejscowieniem tej pompy, bo się nie wydaje duża, ale jest wysoka, nie? Tak, i po prostu ta pompa tutaj, jak ją się wpasuje i wycentruje idealnie, to już nie będzie regulacji jakby kąta wtrysku. I tu jest trochę mały problem. Nie wiem jeszcze jak to rozgryźć, czy zrobić coś takiego, żeby ją odsunąć. A jakbyśmy dali przekaźnik, jak do rozrzutnika? Taki duży. Taki duży. Z tyłu ją przykręcić, zaciągnąć. Albo od tej strony w ogóle ją dać. Tutaj. No i będzie trzeba może zrobić taki dystans i żeby pomiędzy tym była regulacja coś na zasadzie bizona. Aha, a bizon tak ma? Bizon tak ma. A kiedy tylko ty pompa widziałeś? Pompa jest przykręcona do bloku silnika i wtedy to jest trochę łatwiej. A tutaj by trzeba zrobić taką redukcję, która by była przykręcona tu, ewentualnie gdzieś tu na jakiejś szpilce podparte. No zobaczymy. Bo nie chciałbym jakby przerabiać tutaj tego wałka oryginalnego,
Bo jakby w razie właśnie ta pompa nie zagrała, to żeby to wszystko sobie odkręcić. I coś innego montować. Można montować coś innego, nie? No to tyle, no to z pompą to jeszcze będą odcinki. Chcieliśmy wam tylko pokazać, że już działamy w tym temacie. Tak, no i pokażemy turbinkę, nie? Tutaj mamy turbinkę, dwie właściwie mamy turbiny. Pierwsza, o to jest część od turbo tego większego. Pierwsza turbina to jest z kolektorem, nie? Był taki pomysł. Ale ja się w sumie tak bardzo buntowałem, bo dla mnie to jest za małe i ten kolektor no, mi się... No, chodziło głównie o kolektor, bo ta turbina to jest... Szrot stoi całkowicie. Szrot, ale mi się ten kolektor nie podoba, bo na tyle mocy, co tutaj planujesz, Rafał, to jest taki za małe ma wyjścia. Ale słuchajcie, mamy tutaj Marcina z Kozioł Performance Garage. Mam nadzieję, że tutaj Marcin nam uspawa nowy kolektor. Już do tak doinwestowanego projektu, to myślę tutaj, że trzeba. Wszyscy się pytają, ile to będzie kasy kosztować, że 100 tysięcy, że coś... No może i 100, może i 200, nie wiem. Ale po prostu jak już coś robi, to żeby miał ręce i nogi. Także myślę, że Krystian tutaj, jeśli oglądasz ten materiał, a na pewno, to przeżyjesz te parę tysięcy w tom czy w tom. Jak twoja żona do tej pory cię jeszcze nie zabiła. A tu już mamy drugie. To tutaj jest od Mana. Holset, tak? Holset. Jakie dokładnie oznaczenia, nie wiem, bo tu powinna być tabliczka. Tabliczka, ale się zmyła. No już że takie. Tutaj jest numer 16. Się dowiedziałem właśnie od... Od Zelmy, bo mu wysyłałem, to powiedział właśnie, że 16 to jest, to po tym można rozpoznać, że to raczej jest Holset 35, coś tam. Mhm. A u Zelmy jakie jest turbo? On ma jakby oryginalne, tylko że Chińczyka i on jest właśnie troszkę ma większą tą stronę zimną, a troszkę mniejszą ciepłą, dlatego dużo lepiej dmucha, nie? A tu jest na odwrót? Znaczy się tutaj, no to nie wiem, no to z tymi turbinami to jest różnie, no to trzeba testować. U nas też zakładaliśmy mniejsze turbiny, nie? Na przykład od Ducato do... Fajnie wstawały, 2.8, ale... 2.8 właśnie na przykład to nie chciała w ogóle wstać, nie? Mhm. Także no to jest różnie. Ale ta malutka na przykład od 1.5 fajnie wstawała, ale się wypruła. No się wypruła. No a to też niebezpieczne dla silnika jest, nie? Nie, jak jest mały, jak... musi być duże. Musi być duże, nie? Manik mechanik ma takie turbiny, że większe prawie od ciągnika i wstają. Turbo musi być większe. A jak nie, to będziemy psikać nitro albo ALS-a się zrobi w grasie i ładniej podtrzymanie i będzie pięknie. Jak normalnie w jakimś dragsterze i tyle, albo w driftowozie. No, nie, będzie dobrze. Będzie dobrze. Dobierzemy, tak. Żeby... Będzie pan zadowolony, panie Krystianie, nie? Myślę, że ta turbina już powinna ładnie... Powinna, jest w manie, generuje 260-280 koni, to myślę, że tutaj zrobimy. No i jeszcze, Rafał, masz pomysł na... Sprawdzenie sobie tego, jak się rozpyla. Tak, wtyskiwasz, ale to może już w następnym materiale. Tak, tutaj mamy takiego pana, który nam pomaga, nie? Tak. W pewnych rzeczach. Także to już Rafał wie, jak zrobić, żeby podejrzeć, jak się rozpyla w komorze spalania paliwo. No i oczywiście wtryskiwacze też będziemy mieli różne rodzaje i tak dalej, także to też będzie jakaś tam zabawa, nie? Dobra, i tyle, bierzemy się za czyszczenie tych grodzi.